Cześć. Jeśli oglądasz ten film, prawdopodobnie chcesz aplikować do naszej firmy i szukasz kilku informacji na temat Traffic Trends, albo robisz to ze zwykłej ludzkiej ciekawości. Bez względu na to, co motywuje Cię do spędzenia ze mną tych kilku minut, chciałabym odpowiedzieć na 10 najczęstszych pytań, które pojawiają się w trakcie rozmów rekrutacyjnych, a dzięki czemu w sposób, mam nadzieję, jasny i czytelny opowiem Ci o tym, kim jesteśmy. Jak wygląda typowy dzień pracy w Traffic Trends? Myślę, że śmiało można powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak typowy dzień pracy w Traffic Trends i to bez względu na to, czy pracujesz w dziale sprzedaży, obsługi klienta, pozycjonowania czy w dziale reklamy. Każdy dzień z pewnością jest zupełnie inny, a wpływa na to przede wszystkim bardzo szerokie portfolio klientów. Dzięki temu jednego dnia współpracujesz ze sklepem z branży modowej, z kolei innego ze sprzedawcą zabawek, chłodni czy nawozów. Mamy 100% pewność, że na pewno nie będziesz się nudzić. W jakich godzinach zaczynamy pracę? Pracę zaczynamy w granicach od godziny 6 do godziny 10 i tak na dobrą sprawę każdy sam decyduje o tym, jaka jest najlepsza pora. Mamy osoby, które są absolutnie rannymi ptaszkami, ale także takie osoby, które zaczynają dopiero 2 godziny przed południem. Jest tutaj absolutnie pełna dowolność. Nieco inaczej wygląda to oczywiście w trakcie okresu próbnego, czyli pierwszych 3 miesięcy. To tylko ze względu na to, aby Twój bezpośredni przełożony wiedział, kiedy mniej więcej i w jakich godzinach możesz pracować, ale także i w tej kwestii, w tych pierwszych 3 miesiącach pracy, staramy się być bardzo elastyczni. Czy można pracować zdalnie? Każdy z nas sam decyduje o tym, w jakiej formie chce pracować. Część osób pracuje zdalnie, część osób pracuje hybrydowo, jeszcze inni są codziennie w biurze. Jedyną ważną informacją jest to, że każdy dział ma jeden swój dzień u nas w biurze w Poznaniu, kiedy spotyka się stacjonarnie, aby osobiście omówić pewne ważne kwestie. Sprawy wyglądają nieco inaczej w przypadku okresu próbnego. Wtedy przez pierwsze 3 miesiące musisz pojawiać się raczej w systemie hybrydowym, ale wiele zależy też od Twojego bezpośredniego przełożonego. Jaka jest preferowana forma współpracy? Po okresie próbnym możesz pracować w ramach umowy o pracę, własnej działalności gospodarczej, a jeżeli jesteś studentem, w ramach umowy zlecenie. Tak na dobrą sprawę, podobnie jak w poprzednich przypadkach, każdy sam decyduje o tym, jaka jest jego wymarzona forma współpracy. Jak wygląda okres próbny? Bez względu na to, w jakim dziale będziesz, proces wdrożenia będzie naprawdę bardzo czytelny. Od samego początku wiesz, jakie czekają Cię szkolenia, spotkania, zadania, zarówno te praktyczne, jak i teoretyczne. I we wszystkim będzie Cię wspierał Twój team leader, który będzie starał się stworzyć jak najlepsze warunki do pracy. Co więcej, w naszej wiki znajdziesz niezbędne materiały, informacje, wiadomości, które z pewnością przydadzą się w całym procesie wdrożenia i do których w każdym momencie możesz wrócić. Czy istnieje ścieżka rozwoju i możliwość awansu? Poza tak oczywistymi kwestiami jak przejście od juniora przez specjalistę do starszego specjalisty czy seniora, mamy również coś takiego jak ścieżki rozwojowe, które są ustalane indywidualnie z Twoim team liderem czy menadżerem. Czas, który poświęcisz na realizację swojej ścieżki rozwojowej, zależy między innymi od stopnia zaangażowania, ale także poziomu skomplikowania danych zadań. Finalizacja ścieżki rozwojowej to także wzrost wynagrodzenia i przejście do kolejnego planu. Czy jest szansa na rozwój i szkolenia? Nie odpuszczamy żadnych konferencji branżowych i z pewnością możecie spotkać przedstawicieli naszej firmy na każdym takim wydarzeniu. Dodatkowo, jeżeli znajdziesz gdzieś informacje o szkoleniu czy spotkaniu, które w jakiś sposób może wspierać nasz rozwój merytoryczny, a w tym oczywiście Twój rozwój merytoryczny, jesteśmy chętni, aby wziąć w nim udział. Wszystko po to, aby być na bieżąco z wszelkimi nowościami, co naturalnie będzie miało swój wpływ nie tylko na rozwój naszych klientów, ale także na rozwój merytoryczny całej organizacji. Oczywiście nie możemy także zapominać o wszelkich szkoleniach i spotkaniach wewnętrznych, których naprawdę jest bardzo sporo. Czy macie dress code? Nie mamy czegoś takiego jak dress code. Jeżeli chcesz pojawić się w pracy w garniturze, zapraszamy.
preferujesz dres, nie ma żadnego problemu. Najważniejsze, aby czuć się dobrze. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku rozmów rekrutacyjnych. Jeśli nie masz akurat pod ręką pięknej, białej, uprasowanej koszuli, bluza z kapturem także będzie dobrym rozwiązaniem. Jakie benefity oferujecie? Obecnie posiadamy pakiety medyczne oraz pakiety sportowe. Jednakże jesteśmy otwarci na nowe rzeczy i nowe pomysły. Dlatego też w trakcie rozmów kwartalnych z każdym pracownikiem pytamy go o to, jakie rzeczy moglibyśmy jeszcze dodatkowo wprowadzić, aby po prostu każdemu z nas żyło się jeszcze lepiej. Czy odbywają się spotkania integracyjne? Jesteśmy bardzo otwarci na wszelkie formy integracji. Ze względu na pracę zdalną bardzo trudno spotkać nam się wspólnie w jednej ekipie. Ze względu na to mamy takie dwie święte okazje. Jedną z nich są urodziny Traffic Trends, które są imprezą wyjazdową, imprezą letnią. A drugą okazją jest spotkanie wigilijne, noworoczne, zimowe. Każdy tak na dobrą sprawę nazywa to jak chce. Ponadto poszczególne działy spotykają się na mniejszych integracjach działowych czy teamowych i są to zazwyczaj kręgle, bilard albo po prostu pizza. Jeśli po obejrzeniu tego filmu nadal pojawiają się dodatkowe pytania i szukasz na nie odpowiedzi, śmiało zgłoś się do mnie na adres cv@traffictrends.pl.